Wystawa, którą odwiedziło już ponad 58 milionów osób, podróżująca po całym świecie. Mowa o Body Worlds, która do końca roku jest do zobaczenia we Wrocławiu. Można zobaczyć ciało człowieka i wszystkie jego narządy. I ta wystawa ma na celu edukowanie pod względem anatomicznym, czyli możliwość poznania budowy ciała, jego funkcji, ale także szczególnie patologii, czyli tych wszystkich elementów, które są wpływają negatywnie na zdrowie i można zobaczyć efekty tych wszystkich elementów stylu życia, które mogą spowodować jakąś chorobę. Osoby widzące zainfekowane narządy czasem decydują się rzucić nałogi, aby nie doprowadzić swojego organizmu do takiego stanu. Widząc prawdziwy nowotwór, prawdziwe płuca palacza, czy jakiekolwiek inne zmiany, choćby miażdżycowe, mamy tą świadomość, że to jest prawdziwe i tak to wygląda, a nie, że jest to jakiś model, który jest imitacją tylko. Wystawa jeździ po całym świecie. Teraz zawitała do Wrocławia. W sumie, bo jest to podliczane jako suma, odwiedziło tą wystawę już ponad 50 milionów osób. W wielu krajach są wystawy stałe, ale są też właśnie takie jeżdżące po całym świecie na kilka miesięcy. No i z reguły to jest kilkadziesiąt tysięcy osób w okresie tych trzech na przykład miesięcy odwiedza taką wystawę. Wystawa Body Worlds to widok niecodzienny, ale i dający do myślenia. Można go zobaczyć przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.